Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa, choć trudno mi powiedzieć dobry wieczór. Jestem zmuszony do zapowiedzenia mojego dzieła, które zostało kompletnie spartaczone przez chór, orkiestrę, balet, reżysera, scenografa, a także elektryków i mechaników. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję Panom. Jeśli kogoś pominąłem, to serdecznie przepraszam. Zatem z prawdziwym obrzydzeniem i odrazą mam zaszczyt zaprezentować światową premierę swojego dzieła zatytułowanego Raj Utrącony, pierwszą na świecie operę odjazdową w odcinkach. Akcja opery rozgrywa się w ohydnej, zabłoconej Katalonii. Oto właśnie drużyna dzielnego rycerza Rodryga wraca z kolejnej, przegranej wyprawy. Rycerze z wesołą pieśnią na ustach zapuszczają się w gęsty las, gdy nagle wszystko ogarnia niesamowita ciemność. Pada grom z jasnego nieba, a w świetle piorunów i błyskawic pojawia się przeraźliwa wiedźma Papagena, przepowiadając koszmarną przyszłość, po czym znika. I po chwili znowu jest dzień, świeci słońce, a w jego blasku oczom zdumionego Rodryga jawi się prześliczna, płochliwa księżniczka Elwira, która śpiewając liryczną pieśń zbiera z radością muchomory. Młodzi zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ale oto zza pobliskich krzaków wypada wzburzony król Katalon VIII, notabene ojciec Rodryga.
się muchy łapie. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiązka słodka i powabna, a w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową.
Proszę państwa, wyzuty z dziedzictwa Rodrygo uchodzi w góry, gdzie zaciąga się do drużyny zbójeckiej, którą dowodzi ojciec Elwiry, sławny zbójca Gruby Rycho. Już z daleka dochodzi do nas przeraźliwy swąd palonego ogniska. To obóz zbójecki w górach, a w nim rzecz jasna tańczą i śpiewają koszmarnie pijani rozbójnicy. Jedynie Rodrygo siedzi smutny i zamyślony. Ale oto pada grom z jasnego nieba i w świetle piorunów i błyskawic zjawia się przeraźliwa wiedźma Papagena z listem od Elwiry. W liście tym Elwira błaga o ratunek, bowiem Katalon VIII pragnie ją na siłę poślubić.
łapami przybijem, by nie powstał i nie był upiorem. Proszę Państwa, znajdujemy się w paskudnej sali tronowej Królewskiego Zamku. Herold zapowiada przybycie nielicznych gości, bowiem powszechnie nielubiany, a zarazem skąpy i nieufny Katalon VIII zorganizował tak zwane przyjęcie w wąskim gronie. Jako pierwszy przybywa ojciec Elwiry, przebrany za tajemniczą tancerkę Arabellę. Następnie zjawia się Rodrigo, jako poeta nadworny wieszcz Sulpicjusz. Wreszcie przybywa wiedźma Papagena, zakochana w Katalonie VIII, która wiedziona rządzą zemsty, pragnie uraczyć wszystkich obecnych zatrutym winem. Ale przez pomyłkę serwuje cudowny eliksir młodości. Cudowny eliksir o dziwo działa. Dziękuję bardzo. Ogłaszam uroczyste zaręczyny króla Katalona VIII i księżniczki Elwiry. Piękna Arabella przybywa z tańcem miłości.
nadworny poeta, wieszcz Sulpicjusz ze swym nowym poematem. Wiedząca wróżka Papagena ze specjalnym winem burgundzkim. Yeah.
tak oto kończy się pierwszy odcinek naszej opery. Śmiechom i tańcom nie było końca. I zapewne nikt jeszcze nie wiedział, że w odległym miasteczku Grünewald przyszło na świat ciele z pięcioma ogonami. Ale o tym już innym razem.